5 kar, w tym jedna w wysokości 1 000 000 zł, to efekt kontroli przeprowadzonej na składowisku odpadów prowadzonych przez komunalną spółkę Nowa. Kary zostały nałożone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W sumie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie wszczął 5 postępowań w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej. Spółka odwołała się, dotychczas wymierzono 3 kary, od których spółka się odwołała, natomiast w zeszłym tygodniu zostały wymierzone 2 pozostałe kary pieniężne. Najwyższa kara to jest 1 000 000 zł. Największa kara, czyli 1 000 000 zł, została nałożona za składowanie odpadów poza czaszą składowiska. W trakcie kontroli stwierdzono bardzo dużo naruszeń, między innymi właśnie składowanie poza czaszą składowiska odpadów, naruszanie warunków decyzji marszałka województwa małopolskiego, naruszenie warunków decyzji prezydenta miasta Nowego Sącza, który również udziela zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, brak pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych, nierzetelne prowadzenie ewidencji przyjętych odpadów, niezgodne ze stanem rzeczywistym prowadzenie ewidencji odpadów i również brak zapewnienia Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska dostępu do rzeczywistego, wizyjnego systemu kontroli. Dodatkowo w sprawie składowania odpadów poza czaszą środowiska toczone jest postępowanie prokuratorskie. O sytuację na składowisku pytaliśmy dużo wcześniej zarówno prezydenta, jak i zarząd spółki, mówi wiceprzewodniczący Rady Miasta Michał Kądziołka. Alarmowaliśmy, pytaliśmy wcześniej o spółkę Nowa. Chcieliśmy rozmawiać o tej spółce, bo docierały do nas informacje, że dzieje się tam po prostu źle i że w przyszłości miasto Nowy Sącz może być narażone na zapłacenie naprawdę ogromnych kar. Radny pyta także, wobec kogo zostaną wyciągnięte konsekwencje. I najważniejsze pytanie w tym wszystkim, gdzie był prezydent Ludomir Handzel, gdzie był zarząd, gdzie była rada nadzorcza? I teraz tak, no bo już nie możemy płakać nad rozlanym mlekiem, ale kto za to zapłaci? Czy za to zapłaci pan prezes Krawczyk ze swoim zastępcą? Czy rada nadzorcza? Czy pan prezydent Handzel? Czy za chwileczkę powiedzą, no zapłacimy za to z pieniędzy mieszkańców Nowego Sącza? Na razie prezydent nie zamierza wyciągać konsekwencji personalnych wobec zarządu spółki. Jak Ludomir Handzel powiedział w wywiadzie udzielonym regionalnej stacji radiowej, nie widzi podstaw, żeby podejmować takie decyzje i jest spokojny o losy spółki.